przyjadę zaraz nawet. Ale jak ja mam załatwić? A jak ja mam załatwić, kurde? Dobra, cicho, bo streamuję. Streamujesz? No. Dla siebie. No ty się śmiejesz, ja mam 72 zybla już z donate'ów. No i co z tego? A ogląda cię nikt. No i co? Przed jeden ci 5 zdychnął i się cieszysz. Na dwie luny będzie. No jedną. Co? No, że mam wiertarki nie ma. No nie wiem, mama mi każe do niej przyjechać. Roxany ojczym może pożyczyć. No, wiem, dobra, to może jutro i tu już zrobimy, czy co, czy... Ja dzisiaj nie, ale powiedziałem, że jutro, bo on powiedział mamie, że jutro jedzie. Nie powiedziałem mamie, ale napiszę zaraz, że no to jutro. Sobie powiedział. Ej. Co? My z Markiem mieliśmy na Skype'a, czy coś, nie wiem, bo ustalać, czy coś, czy wchodzimy. Czy coś. No ja nie wiem, też napisał taką wiadomość, gdzie 4 z 5, 6 punktów to takie, że se sam może odpowiedzieć. Co tam? Nie wiem o co chodzi, ale mój Jarvan sobie stoi i nie bije. Kręci się w miejscu.
Zajebisty internet z Chopina, 115 pingu. Zakręcisz mnie na godzkę do tej perze, chcesz o coś zapytać? No. No to zrób to. Co chcesz zapytać? No, na fazę. Zajęty. No. Ja zacznę budować Zixów z serafami, bo to jest w ogóle... Ale chrząstko, a pierdolę. Rafał! Co? A uro robimy u nas w chacie? Nie wiem. Nie wie. Nie wie. A ty Kamil, ty dasz radę, kiedy kończysz matury? 17. O ja, a 12 jesteś wolny? 12. Chcesz ja przyjechać? 8, 9, 10, nie? I później mam tydzień wolnego. Znaczy wolnego. A będziesz mógł przyjechać, czy nie? Którego? To ty za dwa dni maturę masz? No. I ty ze w koda kurwa grasz? A co ma robić? A co mu to da, że on teraz przez dwa dni będzie się uczył? To się uczy nie. Całe ja 4 lata, dobrze, nie? Nie? Ja się stresuję jak już tylko przed tą rozprawką z polskiego i to tyle. Ja matmy, teraz polski, teraz to chemię, uczenie to już tam wiesz. No, chemię nie umiem. Nie mać, nie zdasz, to nie zdasz, to masz rok wolnego. No. Ja. Poprawię sobie. Ale do czego rok wolnego? Na studia. Do poprawy chyba. A nie, tam masz jedną szlipką. Ciekawe, czy twoja mama to samo powie jak nie zdasz. Nie zdasz, to nie zdasz. No ale no co ona zrobi? No nie znam, no to co? Co ja, zabije go? Ona pójdzie do komisji i tego tak, i tak się na studia. Mamo! Czy byłabyś tak w stanie zabić? Nie, syneczku, nie znałem matury. Nie. No ale to co, no nie znam, no to nie znam, no Jezus, no poprawi to poprawisz się, tak. Za rok, tak samo jak ja, no, egzamin zawodowy. W sierpniu. A, no to w sierpniu. Chyba jest poprawka. Jeszcze naprawdę bucem no. Być, żeby nie zdać. U nas tylko takie pato nie zdawały. Przynajmniej będziesz miał pretekst do tego, żeby wolę iść na studia. Widzisz, mówiłem, że nie pójdę na studia. No, nie idę. Anlaki maturka z polskiego. Całe życie na anlaki. Czemu nie ma matury z WF-u? No właśnie. Ja też tego nie rozumiem. Ja bym nie zdała matury z WF-u. Ja bym zdał na 100%. A może na 90. Matura ustna z WF-u. No i też bym zdał. Matura z religii. Uczysz się modlić. No takiej matmy albo angielskiego się nie boję, bo to wiem, że... Bo to idzie kurwa na logikę, a nie polski, gdzie ja mam cały kurwa błąd stylistyczny, no. Ja nie wiem, o chuj chodzi z tym błędem, nie? No to, że to źle stylistycznie jest napisane. No, dzięki, już wiem. Właśnie tak to waszą to nauczyć, no. No, to... Człowieku, jak ja bym miał... No on będzie za tym. Polskim szkolnictwem to pierwsze co, to bym matmę wyjechał i lektury polskiego. Kamil, to jest tylko 30%. Rafał! Ja to bym wyjechał. No, że się złożymy na grilla i tak dalej. Halo. Co? Że się złożymy na grilla i tak dalej. Jak wy nie macie szczegółów. A jakiego grilla? Na urodziny. A w chacie. Nie grilla. No i gdzie zrobimy? No w chacie. No bo na chacie jest grill. Na chacie no, mamy to... grilla. Ale na żarcie chodzi. No to Jezu, to nawet jakbyśmy mieli na chacie robić, to byśmy pewnie z tatą wcześniej pojechali. Gdzie byśmy wcześniej pojechali? No po żarcie, przecież tata by nam pomógł zorganizować to. No mówi, że tata by nam pomógł zorganizować. To nawet my byśmy to zapłacili. Kamil, darmowe żarcie będzie. Ej. Co to jest? Ale kiedy robicie? Na 12. To jest chyba piątek. No jak masz siedzieć i grać, no to już przyjedź do nas na 1-2 dni i wrócisz najwyżej sobie. 11. Co? 11? No to przecież możesz przyjechać do nas 11, nie? Po maturach jakoś. I będziesz potem 12? Jest jeszcze drugi problem. No? Ja mam 20 zł.
On ma 20 zł, musimy zrobić zrzutkę. Widzisz? A ja na streamie 72 tego, 72. A widzisz, a ja nie mam internetu. Ja też bym wolał wydać na komputer niż do kumpla jechać. I ej, to w końcu waszego taty robimy. Jo, my zrobimy u taty, to mama dostanie szału. Mama będzie wyzwaniać, aha. Ja, no to siedźmy w domu i w koda grajmy, no. Ja mogę iść do taty, tylko mówię ci, że będziesz musiał marudzenia mamy słuchać. No i nie? Co? Jezu, co? Nie, bo on mówi, że mama będzie marudzić. Będzie wtedy ci to przez najbliższy rok wypominała. Do taty też na urodziny. Dobra, zrobimy u taty i kurde, będzie fajnie. Mamę zaprosimy. Mamę zaprosimy też. Mamacita. No. Weź red na fejsa, weź ci fajną muzę wyślę. Dzisiaj może swojego streama ulepszę, że jak wrócę z wakacji, tylko zacznę od razu streamować. A Kuba z chaty wyszedł, czy nie? Ja, to jest w pokoju. A on mówi, że znajomych ma na chacie. No ma. Aha. A. Spoko, nie? Że ma kolegów, nie? Kamień. Fajnie ma. Tak, ja muszę nie chcę. Zresztą ode mnie wszyscy się uczą do matury. A ty się uczysz? Tak. Co było w lalce? Dawaj, ja co było w lalce? Ja dobrze, że to za sobą. Wokulski! Zdrady. Wokulski! Zdrada! Napisz rozprawkę o lalce, zdrada. Zdrada. I taka głupia szmata, co go wykorzystywała, prawda? Była, jak ona się ta... O, moja koleżanka jest Izabela. Taka... Dobrze! Łęcka, no. Dobrze, widać, że nauczony. No moja koleżanka miała na tak samo na nazwisko. No ja nie wiem, jak twoja koleżanka ma miała. No i dlatego ja sama sobie przypominałam. No taka głupia szmata, co go wykorzystywała i się z niego śmiała. Dobra, easy, będzie. A ten pojechał do Brukseli i tam zarobił hajs na broni. Spytu, a jesteś na tych grupach o maturze ustnej? Nie. No to je znajdź. Ale jak nie mam ustnej? Aha, zapomniałam. To już naprawdę, jak ustnej nie będziesz miał i tego nie zdasz, to... To unlucky no to maturka. Nie, no liny. Zdasz, słuchaj, najważniejsze jest rozprawka. Dobra, nie róbcie mu nadziei. Musisz napisać rozprawkę. Nie, to nawet jak napiszesz źle, to nawet dostaniesz chociaż punkta za rozpoczęcie. Pamiętaj o akapita. Co? Ja mam zawsze problem z rozpoczęciem tego. Słuchaj, wszystko rozpoczynaj. Ja. W dzisiejszych czasach... Oni wam zrobią łatwą maturę, zdrada, bo korona. Tak. Pytu, jest zdrada, to piszesz. W dzisiejszych czasach zdrada. Czemu ja cię podwójnie słyszę? W dzisiejszych czasach sztuka, bla, bla, bla. Bo u Rafała. W dzisiejszych czasach też są głupie szmaty, jak były w lalce i... No dokładnie. Dokładnie. Oni nie zrobią im rozprawki, bo korona. Nie mieliście biedni czasu się uczyć. Zbytek, nigdy nie bierz wiersza, pamiętaj, tylko rozprawka. Jak ja zdałem, a ty nie zdasz, to naprawdę musisz być debilem. Mówię, jak ja zdałem, on nie zda, to musi być debilem. Myślałem. Masz dwa teksty i musisz je porównać. Stresujecie mnie, kurwa. Co? Ja sobie będę siedział na maturze i tak... Ja pierdolę, nie jest tam Robert zdał, nie? I cię będę stresował, nie? Ja jeszcze nie miałem ustnej, ja pierdolę. No to będzie jak na parkingu. 30 minut dobrze, a później jej chuj. No co, niewygodne? Zobaczysz rozprawkę. Te po środku najładniejsze. Jo. A pożyczysz mi? Myślałam, żeby te wziąć. Nie mam. Te, żeby wziąć. One najfajniejsze. Nie, ta ładniejsza. Ra.
oczach wlewają wodę do basenu. Pod hydrant się podłączają i leją wody. Jo. It's your reflection looking back upon your death. This is why you're gonna die. Make it up now. Ja nie umiem pisać rozprawek i tyle. Ja pamiętam jak... Ja nie wiem, ja gram to TFT, ja nie mogę, ja nie wiem o co chodzi, ale w enemy nie mogę ani jednego typa rozwalić. 6 na 6? Ja jednego typa nie mogę rozwalić. Ja już mnie ktoś pisać rozprawki w jeden dzień. No. Ale rozprawki nie są trudne. Ja dawaj, idź i będzie zrzynał. Wiesz, ja mam problem w tych rozprawkach, że ja mylę style, znaczy mieszam style, nie mylę. Jakie style? No ja chuj wie jakie, ja mam po prostu styl w błędach. Człowieku, ja dostawałem przez całe 5 lat szkoły pały i dwóje i to były moje kryteria z rozprawek, a i tak zdałem. Ale zbytu, mówię... bo może robisz powtórzenie. U mnie było pała nieznane i dwóje zdane. Powtórzenie, a nie styl. Bo chodzi o to, że ja tam czytałem sobie w internecie, że to jest, myślisz tyle, że masz styl oficjalny i styl potoczny na przykład, nie? Ja pierdzielę. No i myślę, że to tyle. Nie można inaczej tego, ale... zareagować jak aha. No bo kurwa ty, ja nie wiedziałem, ja nie wiem na czym polegają te błędy i wpisuję sobie na czym polega błąd stylu, kurwa nie wiem, w rozprawce, nie? No i czytałem sobie, nie? Na niczym. No, głupota. Ale to też może chodzić o to, że źle zdanie ułożysz. Że co? Źle zdanie ułożysz. Boże, ja nie mogę, jakby możecie słuchać. Weźcie, bo was ciebie podwójnie słychać. No ja właśnie wiem. Ale to nie... Jak ja mogę źle pytanie ułożyć? Ciebie? Zdanie po co? Ułożyć? No to podrzucę. So why you gonna die in to make you out alive? I'm gonna go lost and in your everything. Fly, fly, phoenix fly. Ja nie wiem, czemu ja mam 150 pingu, no. Ja mam 39. Ja mam 40. Się czuję jak Kamil teraz. No i mam lepszy internet, sipa. Enemy Cage 2 już możesz z gierki wyjść. Ja nie wiem, ta postać powinna 6 golda kosztować. Ta na gitarę wchodzi. Hmm.
Kamil. Da. Co się na Sorakę daje, żeby ona tak szybko healowała? Serafy. Szodzina i Serafa? Nie, a Serafy albo kropelka i pelerynka. Czarodziejek gwiazd. No to rzucę kropelkę i pelerynka. Kropla i pelerynka. Taki pucharek. Na Ari chyba najlepiej. Pelerynki? Tak. Tak. Takie pucharki, bo to z każdym użyciem skilla twoje... Kielichy zrobić? Tak, tylko nie rób tego na Sorakę, tylko na przykład na Ari, bo ona ma co 40 many, to nie? Bo z każdym użyciem skilla wszystkim twoim wokół będzie dawać ale chyba po 8 many. Dwa obok stać miejsca, tu jest napisane. No, dwa miejsca wokół ciebie. Czyli ma obok Soraki miejsce stać? No w środku taki no ktoś niech stoi. No. W promieniu dwóch tych. A mam dwa kielichy na Ari. No to dobrze. I teraz jak ona rzuci skilla, to osoby... Wszyscy wokół dostają manę. 20 many dostaną, nie? Jak, za każdym razem jak ona rzuci skilla, a że czarodziejki gwiazd dostają jeszcze bonusowo 50. Czyli 16 dostanie. No a niektóre postacie 40 potrzebują, żeby skilla rzucać. W ogóle powinieneś te itemy dawać na postać, która bardzo mało many potrzebuje, żeby skilla używać. No to Ari. Ari potrzebuje chyba 40 albo 60. Syndra a Ginzo na kogo z czarodziejek gwiazd? Nikogo. No nikogo. No, mam dwa event na początkowe przedmioty. Ion Sparka i Ginzo. Rzuć sobie na Poppy. Ginzo? A na kogo chcesz? Jaka beka, ty ten Rebel Demontalist, co to tworzy w ogóle, nie? Co za syf. Czy na Ari Ginzo lepiej? Dwóch synów do trójki i trzech rakanów do trójki. Nieważne gdzie postawię Ksaję, i tak mi Blitz przyciągnie ją. A co na Sorakie się buduje? Tylko nie rozumiem tego, dlaczego ktoś buduje sobie trójkę postaci, dostaje te postacie, a ja nie mogę na przykład dostać drugiego Shena przez całą grę. A ty napierdziela co kolejkę po dwa se kupuje. No hej. It's a reflection looking back. So why you wanna die, yeah? Zajebisty drop, sama kasa. No, ja nie wiem. Co za chora gra po prostu, no. Phoenix Fly.
Dum, 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 dum. Moje postacie w ogóle ruszyć się nawet nie mogą. Jednak Saja do trójki je nie zbuduje. Jaka beka po prostu. Ty, a trzeci kielich wrzucać? No tak, no jak najwięcej tam daj. Ale trzy kielichy na jedną, czy lepiej kielich na inną jeszcze dać? Nie, no na jedną chyba najlepiej. Nie wiem, ja muszę buildy zmienić, bo ja nie wiem. Co tu się odpieprza? Nie idę w tych celestialnych, bo to gówno jest. Boże, Darius. Ty, Edwards jest jeszcze? Hej. Jest. 300 zł jeszcze. jaki regen money, ja pierdolę. Dwóch pól? Włącznie, czyli po jednym polu na bokach jakby. Kasa tylko, ja pierdolę.
Ta? No nie odpisuje mi, napisałem mu o której na Skype'a. Ruch mnie rozpocznie. Nie wiem, ja piszę do szatanka, nie odpisuję, piszę do Marka, nie odpisuję, kurde. Szanownik, prócz tej opinii coś ci odpisał? Kto? Szatanek. No nie, no ja mówię, ja już do szatanka się przyzwyczaiłem, że mu piszę po prostu ile uczestników mamy i tyle. Już mi się nie chce, kurde, wszyscy za wszystkimi latać. Markowi też pytanie zadaję, kurde, odczytał i nie odpisuje. Do mnie też, napiszę coś, ja czekam, nie wiem, odpiszę mu w ciągu 30 sekund i ja w ciągu 30 sekund mu odpiszę i już nie odczytuję. Ja nie wiem, czy on internet wyłącza, czy co. Odczytuję, kurde. Z nim jak z szatankiem się pisze. Co za bek. Ziomek, trójka, Darius, kurde, wszystkich mi zwanshotował. No to jest chory, co ten Darius odwala. Czuch mnie boli, ja pier... Jo, co mi typek z teamem zrobił. Ja pierdolę, no! Of you.
pierdolę. Miałem centymetr życia i bot jeden mu przeżył, mnie zabił. Co za chora gra. Jak ja buildiem pójdę, to po dupie dostaję. Ja już nie wiem, co to budować w tej grze. Ja miałem 4 trójki, miałem bot rozwalił. Szako mrocznej gwiazdy, epicka trwała skórka. Mistyka. Widziałeś, tata ci wysyłał jakiś ośrodek znalazł? Tak, ale tam jest natura. Znaczy strefa ciszy. No, 5 telefonów napalone do mnie dzwonił, później zadzwonił i dowiedział się, że jest strefa ciszy. Ale widziałeś te domki? Ja pierdolę. Tu nie widziałeś tych domków, ty, to tam już lepiej by było, jakby ktoś zasłonił jakimś, nie wiem, papierem toaletowym te drzwi, niż kurde, jakie drzwi obłupane, wszystko w ogóle. O Jezu, na złomowisku ładniej jest. Ten miał mi opisać cały ten, jak on ma. Ten z Rynu miał mi napisać. No właśnie, odpisał coś? No miał wczoraj napisać, zaraz mu przypomnę. Nie wiem, ja zmieniłem, weź zmień te godziny, że w weekend nie pracujemy, bo to jest, to idzie się wykończyć. No to nie odbieraj. Oni zrozumieją to, jak nie odbierzesz. Nie, no bo mamy na Google, że otwarte jest. Ja zmieniłem. Ja odbierałem wszystkie dzisiaj. I proszę, ja kurde, matka, trzy relaks na zdrowie. To już jest przesada, żeby co dwie minuty mi no telefon. No i dobrze, chcesz mieć ludzi, to trzeba odbierać. Nie, trzeba mieć też przy tym życia trochę. Na konieczny wpłacił. Teraz, ja myślałem, żeby Edwardsa chyba wstrzymam na weekend. Bo w weekend ludzie nie rezerwują. Jak? No, dzisiaj nie rezerwowali, nie? No, ale dzisiaj był rabat do połowy dnia. Jak Kajetan właśnie zmienił z rabatu, to już ten. To nie wiem, robimy ten rabat dalej? No, ty głupi jesteś. Weekend jest, dlatego nie wpadają. Ludzie zawsze, przecież jak gadam z rodzicami, to ludzie zawsze piszą, że jutro w pracy zarezerwuję. Bo oni mają dostęp wtedy do maila, do wszystkiego. Nie wiem, jak przez dwa dni nie będą wpadać, to robimy, nie robimy te... Nie możemy takich rzeczy robić, że my mówimy, że do czwartego rabat i za chwilę oni zobaczą, my znowu 200 zł wrzucimy i znowu będziesz miał 150 maili, że dlaczego ten rabat znowu się pojawił. I się tłumaczyć będzie trzeba. Mówimy, że do tego rabat jest, to jest do tego i koniec. Ty, bo jedna chciała tam fakturę, to była... Szalla. Ty tej szali odznaczyłeś e-mail, to ty jej to pismo wysłałeś? Jakie pismo? No nie wiem, ona mówi, że oraz do wypełnienia załączonego oświadczenia niezbędnego do mojego zakładu pracy. Czekaj. Ty coś tak, mówisz, że jej... no wysłałem, no zobacz niżej, przecież możesz sprawdzić, czy no, ale wysłałem. Dobra, fakturę jeszcze trzeba, żeś odznaczył maila. No to nie, no to fakturę to twoje. Jak ona ma? Szalla.
O, zgłoszenia na obóz z Nowych Horyzontów mamy zadzwonić na te no, dwa numery. Dawaj jeden ja, a drugi ty zadzwonimy. Te zaraz. Co? Do czego? Te Nowe Horyzonty. Czekaj chwilę. 359 i 500. Muszę napisać do księgowej. Szalla. Bromisawa WPPL. Kurde, te automatyczne faktury trzeba robić, no. Info. Szala. Lux, kurwa, skilla przez całą mapę, ja pierdolę. Wszystkie postacie w rządeczku, Och, coś napisała teraz jakaś Iwona Karpińska. Dla dwóch dziewczynek. W sprawie szczegółów, odpiszesz jej teraz? Czekaj, no teraz faktura no. A jeden chuj mi postacie zabiera. Proszę informacje w sprawie szczegółów i domyśl o jakie szczegóły chodzi, nie? Mhm. A z kim ty rozmawiałeś? Ja? I co, ona cię zabierze? A mówiłaś tam, że w Redlowie coś gdzieś wysiądziesz, to po drodze, nie? No tak. Ja wysiądę, bo ona jest z witamina, nie? I to ja wysiądę, ona mnie zgadza. Kierowniczka ty? Co? Kierowniczka to jest? No. Ej, turnus co? Drugi kiedyś, a 8 zaczyna.
Ja kumam, żebym ledwo przegrywał, ale ja dostaję taki wpierdol, że... No to napisz tej matce, że są miejsca i tyle, nie? No piszę. Co tu więcej pisać? Wysyłać, ja już wysyłam te chyba. Przypomnienia o płatności od drugiego turnusu. To ma identyczny team co ja. Ja mam jeszcze lepsze postacie i u niego wszystkie postacie żyją, u mnie żadna. No ja dlatego nie gram w tego dola, kurwa, gówno. Jaka to jest chora gra po prostu. Żygać mi się chce. Spierdzielaj, tym gównem stawiam dwóch malp hitów. Głupia gra. Ja tak spadam do czwórki platyny, wchodzę do trójki, spadam do czwórki, tak cały czas w kółko. O, typ dał surrendera, biłem się z nim, biłem i zniknął. Cały team jego. Im już na bani siada chyba za mocno. Co tu jest, kurde? A ty co robisz? Halo? Co? Co? No? A co robisz w GTA? Jakie? Kupujemy GTA 6 jak wejdzie? Ja od razu kupuję, kurde, dzień premiery i stream od razu na tym. Do tego czasu trzeba tobie nowego kompa kupić i we dwójkę streamujemy. Jak ja sam nie potrafię się wybić, to będę z tobą się wybijał. Tylko ja bez kamerki, żebym ja tobie nie ściągał followersów. Fajnie. Ja takie osiągi może bym miał po roku. A się teraz pobawię tymi kolorami u siebie. Dobra, odpisane. Ile mamy uczestników? 194 plus 11 plus 15. 220, kurwa, nieźle. Uhehehe. Jeszcze miesiąc. Do 300 może dobijemy. Thank you.
kurwo. Co ja odjebałem? Ja pierdolę. Do nieopłaconych rezerwacji, czyli do pewniaków wysłałem maila. Do niepewniaków wysłałem maila, że przypominamy o pozostałej kwocie końcowej do zapłaty za obóz. Ja pierdolę, to miało być do tych pewniaków naszych, co już po zaliczkę wpłacili. Ja się dziwię, co tak mało ich, kurwa. Kurwa. Już zaraz się zaczną maile, o co chodzi. A to jak odjebie coś czasem, kurwa. Ta gra to jest kurwa jebany żart, nie? Ja mam 3 trójki, ja jestem ostatni w rankingu. Co ty robisz? A? Halo? Thank you.
Robert! Robert! Co? A co ty z tymi rezerwacjami robisz, jak rodzic chce zwrot zaliczki, usuwasz? Nie. Bo ja teraz, ja nie wiem teraz, ja chcę wysyłać końcowe wpłaty. Nie usuwam ich. No to kurwa zaznaczaj. No to wysyłaj, no najwyżej rodzic.